Pozdrawiam was cieplutko z tej strony i rozpoczynamy zmagania już w eliminacjach w Star Arena. Wendy, congratulations for entering the eliminations. Post about it on your microblog to celebrate. No to oczywiście I will take home the championship. Oho, ile fanów wpadło. Dobra, zgarniamy. Kolejne bonusy. O, kot znowu coś dla nas ma. Hey, I heard you on, so you are in the eliminations. Remember to let me study your body for the greater good of further developing jelly. Nie. Not today. Czyżby coś się pojawiło? Aha, mamy kolejnego punka. Congratulations, you made it! J3, the Funk Loop, got you this lovely, lovely present. Orange Demon Arms. A weźmy sobie, czemu nie, czemu nie? Jakieś hantelki, co ja mam nimi robić? Serio, minigra? Chciałem, żeby to tak działało w rzeczywistości. Dobra, zrobimy te 100, 101 punktów i... O, idzie plus 2. Dziwnie, bo tak troszkę z opóźnieniem mi łapie to kliknięcie. Tyle. O, mamy jakiś dumbbell certificate. Permanently increase attack power by 5. Tu jest co? You search the box carefully and you find a robot part. Green demon body. Spoko. Trzeba było tu wcześniej zawitać. Czy ja mogę tutaj się podmienić? Nie, ja muszę u kota się podmienić, nie? Dobra, kot, sprawa jest. Body replacement. Plazma arena damy sobie na laser arena, okej. Głowa zostaje, mamy green. Fajne. Fajne, podoba mi się. Confirm. I to, będziemy się ładować. W takim razie, będziemy się ładować. Mamy jakichś nowych, ciekawych fanów? Zaraz się przekonamy. To ja bym mógł sobie na przykład podmienić. Nawet ten kryt bym sobie mógł podmienić. Mamy ten drill dziwny, jakiś nowy. 30% atak boost. Portable ataku. No jeszcze trochę fanów do odblokowania mamy. Powiem wam szczerze. Tu mamy jakieś nowe graty. Dobra. W takim razie uciekamy. The next match is about to begin. Please head to the arena. Dobra, idziemy walczyć. Jeszcze chcesz mi coś powiedzieć? Do you want me to cook you a delicious dinner? As per traditions from my home planet, yes. Have you heard my nickname, Gourmet Chief? Back in the Space Chief competition on the planet Duras, I used my secret recipe, Stellar Flavored Royal Banquet. And my did I get the judges on my side or what? I even became a greatest champion ever. There was never another champion after that, because the judges are still waiting for me to take part again. I believe you. Okej, okay, generalnie się wychwala za każdym razem, to już wiemy. Jacyś nowi fani. Nietypowi. Berserker Box. Dobra, rozpoczynamy. O, już mi się podobają, bo jakieś różne bronie leżą.
Poczekamy, aż te bugi nam się tutaj zrespią. A zgarnijmy sobie to. Tylko mówię, dobra, że nie zadaje, to jest najgorsze. To już to więcej obrażeń zadaje. Piu, piu, super! Tylko w ogóle obrażeń nie zadało. Piu, piu. Bum! Pięknie! Dużego jednego pokonaliśmy. Koc! O nie, nie, nie! Nie, nie! Zaklinowali mnie! Fak, fak, fak! Oj, było blisko. Udało się. O! Był moment takiego zastanowienia, gdzie my skończymy, ale się udało. Zbieramy hajsiwo i lecimy. Lecimy na kolejne zmagania, na kolejnego przeciwnika. Kto to będzie, co to będzie, zaraz się przekonamy. Minuta 20, no to szybka arena. Continue. A large amount of gold. Money is power. Nie potrzebujemy hajsu. Dietrich, the Blade Master. No to zaczynamy. Zaczynamy. Hello everyone. I am the commentator Larry. Today we will have the honor of watching Starmina's two greatest Blade Masters stand toe to toe. Blade Master Dietrich. O kurka wodna. Olipka. Już się wyłożył? Co się stało? Halo? I się zgliczowała arena. Dobra, wracamy. Back to launch. Ja wiem, że przegramy, ale trudno. Nie spodziewałem się czegoś takiego. I jeszcze raz, jeszcze raz. Blade Master nie zniszczył. Poza mapę wylecieliśmy. Dobra. Skip. Poczekamy sobie 4 sekundy, żeby takiego srogiego bułę mu zasadzić. Dajemy sobie bonus do obrażeń. Trochę golda. Prawda? Weźmiemy sobie kryta. A, nie mogę jeszcze użyć. Teraz bierzemy sobie kryta. What the hell? Ile tych obrażeń dostaliśmy? Co to ma być? Wow! A to coś nowego. No, to ciekawy przeciwnik. Ciekawy przeciwnik. Teraz sobie już z nim poradzimy. Jeszcze raz, dla pewności. Ryby nie bierzemy. Ja na razie ryby nie chcę. I my sobie z nim bez problemu damy radę. Albo mam jakiś przekokszony build, taki srogo.
Albo każdego bossa da się tak szybko pokonać. 7 sekund, nie! No dobra, idziemy w takim razie do przodu. Niepojęte dla mnie to jest. Kolejne 3 części, let's see them dash attacks. Okej, mamy longsword. Tutaj robimy show. Nie chcę się z tą babeczką gadać, naprawdę, bo irytuje mnie to, co ona opowiada. Mamy miał. Hi, my dearest research material, I hear to you on again. Let's do a full examination and repairs. How many times do you... A, dobra, dawaj. Hold on, take care of yourself, I still need my precious research material. Uuu, chyba fani. Coś dla mnie jeszcze znajdą. You were so cool today. You might become the champion. One day, maybe. No powoli, powoli rośnimy w rankingu. 230... 32 miejsce. O, robimy szybki recharge. I ruszamy. To mi chyba nic nie takiego konkretnego nie da. Fajne jest to ustawienie. Ten bonus jest OP. Ciekawe mnie jeszcze ten miecz. Czy on by tak fajnie zadziałał? Wychodzimy i ruszamy na kolejną arenę. Znowu dla mnie masz coś? Our celebrity! The show has hit the highest rating ever because of your amazing performance. Please accept this token of your graduate. Purple Kit Black. Back. Czyli mamy nowy item. A to jest chyba traktowane jako... jako chest. Ale to zobaczymy. Okej, okay, Blocking Flames. Robimy kolejny show, Blocking Flames. Możemy to skipnąć, bo to jest jedna i ta sama animacja za każdym razem. Jaki chaos na arenie. I patrzcie, ten granat nic nie zrobi. Nic. I część przedmiotów działa, część przedmiotów dalej nie działa. Tu, 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 tu. Bierzemy hajsibo i kończymy kolejne zmagania. No i Splendor Heist, mamona, yeah! Tu, 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 tu. I w publiczność, fuu! Pięknie! Pokonaliśmy kolejne show. Czy pokonaliśmy? Zrobiliśmy kolejne show dla naszych fanów. I popcorn. Popcornu nie chcemy. Titan Bike. Start the match. Uuu, ten ma jakieś boty w ogóle. Ciekawie, ciekawie. Chodź, chodź, chodź! Okej, pierwsza część poleciała. Podnosimy i strzelamy. Uuu, ale to już boli, jak tak strzała dostaniemy jednego.
To już ma jakieś takie nietypowe ruchy, dziadek. O nie, kończymy przygodę w takim razie. Dawaj mi tu item. Ja się nie będę bawił. Buuuu! Mamy bonusy, mamy Ballistic Blade. Ja mówię wam, to się na pewno skaluje z naszą pasywką. No i mamy Bikebota pokonanego. 414 tysięcy fanów padło. Shotgun odblokowany. Robimy oczywiście performance. You finally made to the final. Tell your fans how you feel before your important match. Czyli doszliśmy już do finału, a mamy 193 ranking. Zgarnęliśmy 14 tysięcy nowych fanów. Jest. Czy kot coś dla nas ma? Nie. Nie zawraca nam gitary. No i spoko. A będziemy walczyć teraz z tym robotem. Z tym wielkim żółtym budrysem. Pierwsze co robimy, to tak, robimy recharge. I ja bym sobie podmienił w takim razie ciebie na tego Blade'a fajnego. Mieliśmy tego Blade'a, z tego co pamiętam, odblokowanego. Tak, tego. Trigger. Confirm. Dobra, jestem. Next match is about to begin. Natomiast my się skupimy na bardzo ważnej rzeczy, takiej jak upgrade. Wszystkie części sobie zupgrade'ujemy na wyższy level. Na 10. Czyli mamy lepsze statystyki, więcej życia. I ruszamy. No nie, ta pasywka jest naprawdę przepiękna. 400% obrażeń. Ja czuję, że właśnie to na tamtych itemach też działa. Co kot dla nas ma? Almost time for the final. How does it feel? I will take the home the championship. You dumb bot. You ever think it is becoming the champion? Thanks to my research of your body, jelly number 13 has made it all the way to the final. I have counted the number of screws in your body, you know. Just give up already before you're hurt for real. Looks like you are dead set of becoming the champion. I will just have to stop you myself. Dobra. Nie chcę się z tą gadać. Ale ty mi coś powiesz. It's almost the final match. Almost? I'm so nervous. Here your last gift before your final match. Staliśmy 10 tysięcy golda. Czy ja mogę dzięki temu sobie podmienić coś? Body part replacement. Tak jest. Aha. Purple kit back. Confirm. W zależności od tego, jaki mamy strój, to jest prawdopodobieństwo, że te wyzwania w walce będą wypadać jakieś charakterystyczne. Cóż to za wyzwanie kolejne na nas czeka? To mnie nie przeczytałem. Na pewno jakieś robociki. O nie, wszystko wypada teraz. A to robimy show! Gwiazd na chatę. Jestem owieczką. Nie wypadło nic ciekawego? Wypadło, dawaj tego. To nie zadaje obrażeń, o tym tkwi problem. Ale widziałem, że tutaj jest ten mój ogon piękny. Chodźcie, 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 chodźcie i zaraz kończymy ten show.
Mamy ogon, mamy ogon. No to burn. I show complete. Czyli po prostu ten ogon jest OP. On jest po prostu jakiś zgliczowany i robi chore obrażenia. Ale wydaje mi się, że tamten miecz też robi jakieś fajne chore obrażenia. Próbujemy sobie zabrać ten miecz przy następnej walce. Przetestujemy go. No, konkretną ileś hajsu dostajemy. Konkretne pieniądze już wpadają. I the final boss to będzie robot kota. Jest robot kota. Miał the jelly number 13. Jakiś będzie miał działa latające. Let's start the match. Moi drodzy, moi państwo. O, jaki byku. Wow. No, ciekawy jest. W ogóle karabin ma miecz i jeszcze te działka. Coś wypadło, bierzemy broń. I robimy show. Bierzemy leczenie. Do nothing for 3 seconds. Spoko. Show zrobiony. Bierzemy sobie tak. Miecz. Jak mu zaraz tego kamulca tam przywalę. Raz się zak... No i co? Zaciął się. Zgliczował się naprawdę. Jacie. No popatrzcie, nie mogę sterować. Zgliczował się. Dobra, musimy jeszcze raz oddać fakty launch. No niestety, giereczka jest zgliczowana. No jest ciekawa, ale jest zgliczowana. O mój Boże. Jeszcze raz, jeszcze raz. Oh my god. Mecha gory. Bierzemy broń. Nie bardzo interesuje ten mieczyk, tak naprawdę. Nie, patrzcie, to się gliczuje. Nie mogę ruszać w ogóle postacią po wykonaniu tego ataku. Czyli ta broń jest zbugowana. Jeszcze raz, nieważne, nieważne, nikt nic nie widział. Po prostu nie będziemy brać tego miecza. Po prostu powalczmy z nim, jak równy z równym. Hajs się wysypał. Weźmiemy sobie życie. To w ogóle obrażeń nie zadało, ale nieważne, nikt nic nie widział. Czekamy. Bierzemy sobie jeszcze jedno życie.
Robimy show. O, na kombo mnie zmiotu. No nic, chcieliśmy klasycznie, ale widzę, że też część tych umiejętności jest zgliczowanych. To teraz robimy konkretną Saigon. No, chciałem dobrze, chciałem klasycznie, ale nie będzie klasycznie. To będzie z pompą. Bierzemy naszego asa z rękawa. Tu kończę show. O, wow, 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 wow. Biorę fanty. I BOOM! Za 110 tysięcy poszło. Co to jest w ogóle? I skąd on się wziął? Pokonany? Jak to F? Bez jaj, to nie był koniec walki? To jeszcze raz, dobra, no nie przewidziałem tego. Nie przewidziałem tego dość mocno. Dobra, skip. To robimy atak. To robimy ucieczkę. Tu sobie bierzemy nasz piękny ogon. Tu robimy wielkie boom. Odpalamy sobie te boty. Nie trafiłem niczym, oczywiście. Wow, 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 to bolało. Potrzebuję życia, potrzebuję życia. No! No, powiem wam, to jest dobre. To jest dobre. Teraz już wiemy, że przychodzi drugi ziomek. Drugi ziomek ma oczywiście na jednego hita, no bo jak żeby inaczej. To musi być final battle taki z jajem, z przytupem. A kurka. Tu wysadzamy. Teraz widzę, że to ma życia przynajmniej. Odpalamy wszystkie drony. Chodź, chodź, chodź. No, zabolało. 5 razy skoczyć musimy. No nie! Płomień wskoczył! Ja cię. Ciężka sprawa. Naprawdę ciężka sprawa. Ale zrobimy go, słuchajcie. A w razie czego zgarniemy jeszcze jeden element. I spróbujemy zrobić nowy build z nowym mieczem. Bo brakuje nam jednej części tak naprawdę. Tym zaczynamy, tu bierzemy, nie będziemy się bawić z kotem przecież. Hold on.
10 obrażeń? Oj, to badziewne. Ucieczka, ucieczka, ucieczka. Potrzebujemy życie. No, prawie zginęliśmy przez to. Przez to wszystko. Ej, nie mogę pozwolić, żeby w to wejść. Tutaj czekamy. Nie wiem, czy to jest ten... No jakim cudem? No przecież uciekałem. Ja. Dobra. Słuchajcie. Robimy najpierw tak. Robimy pełny upgrade. Pantów. Obowiązkowo. Czyli robimy sobie ten drugi miecz. Dobra, 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 dobra. Pyk, 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 pyk. Remodeled mecha. O, to jest to. Crit damage plus 10. Attack strung into helix after attacking 3 times. Ooh. Spróbujmy. Combine. O, legendary. Zobaczmy, jak ta legendarna broń będzie się sprawować. No to start. Tak, to my się nie bawimy. Znowu płomień? Jak nie płomień, to coś innego. Najgorsze jest to, że to zostaje na ziemi. 3 darze ataki muszę mu zadać. No i jak? Ok, czyli tu wchodzimy już na moment timingu. Dochodzimy do elementów timingu i powiem wam szczerze, że kurczę, tamta broń się bardziej by to sprawowała, żeby ten moment wyczuć. 400% obrażeń zadajemy wtedy. Nie wiem, czy za chwilę nie wrócimy do starego miecza. Wow, ale bajer. Aha. Ale baję. Tak, tak. Czyli mamy spin for the win. Już wiemy co, jak, gdzie i kiedy. Wiemy jak działa ten skill. Bierzemy bonus. To jest irytujące, bo ja nie mogę w ogóle go z bliska atakować, bo jak on odpali tylko tam ten swój atak, to ja jestem w czarnej. Dobra, wracamy, wracamy, wracamy do tamtego miecza. On był dużo lepszy. I on się dużo lepiej sprawuje, bo jego trzeba będzie zrobić tylko dash atak i uciekać. Tylko który to był? Ballistic Mecha Point? Nie pamiętam.
Into Helix. Mecha Point, nie. Ale Crit Damage, tak. To był chyba Mecha Point, nie? Czy Swordsman Blade? Nie pamiętam, wiem, że był fioletowy. Nie, Ballistic, to był Ballistic. Mecha Top? Nie pamiętam. Remodeled Mecha, na pewno nie to. Mercenary? Muszę popatrzeć, żeby to wszystkie były takie same. Tak, Mercenary. Dobra, wracamy do tego. Czyli Mercenary, Mercenary. To składamy. To najlepiej się sprawi w boju z tym przeciwnikiem. Resume. Teraz druga rzecz. Fun. Potrzebujemy drugą broń, która nam się przyda. Ciekawi mnie ten Sword Buyer. A poza tym, z tego co pamiętam, to ten młotek zadziałał. Ten młotek zadziałał, więc spróbujmy z tym młotkiem jeszcze poszaleć. Okej, okay, jazda, start the match. Weźmiemy najpierw młotek na mecha. Dawaj młotek. Dokładnie, mamy młotek. Młotek jest OP. Młotek jest też zgliczowany, widzę. Nie mam pytań. Tak jest, smash them all. Zrobiliśmy kota. Wrench. You're tiny, yet do pack a punch. You exceeded my expectation, but I will keep working on my jelly and one day I will outshine you. Nie, bo ja mam młotka. Unfortunately, now that you're the champion, I won't have another chance at beating you. Czyli co, zostałem czempionem i koniec? A, jeszcze jest new. Rest needed. No to jeszcze ostatni champion przed nami. Oh yeah. Congrats on winning the final. It's time for the award ceremony. But traditionally, bots are required to do a final performance during the awards ceremony. I'd advise you to brace yourself. Please come with me for the final maintenance check. We've got to make sure you're fit for fight. Please help J3 to the final backup. Bido. Yes, yes. Get off my back, I will leave it in your hands. They're annoying. Okay, hold on, let's get yourself charged. Czyli robimy charge. I kończymy przygody. Dwie bronie tak naprawdę to są, znaczy z tym młotkiem jednym to możemy całą grę przejść. To już to widzę. Okej, udało się. Nie ma tu ktoś czegoś ciekawego dla nas? Chyba nie. Chyba nie, chyba wracamy po prostu. Na ostatnią ceremonię, ceremonię mistrza. Final performance, start the show.
This gave it up for this year's Star Arena champion, Mecha Reaper J. Ree. Let's get this last, the most exciting of shows started, the final Star Arena show, and the goal of this our last performance is smash our champion to bits. Destroy? Me? Oh wow, that's right. Just like how you destroyed every competitor thrown at you. Why? Shouldn't the award be some kind of prize, like money or a magical super awesome sword? Oh, so you didn't think it's the last bit strange? Never once did we mention any prize. That's because there never was any. You're a little puppet we programmed to win. But my past. Your past is nothing but false memories that I created. You used to be a famous robot gladiator known far and wide. But only one fan came to see your first match. Haven't you ever wondered why? Oh, do you even remember? That first fan of yours, my sisters, sure did act the part. Ladies and gentlemen, after a series of great shows and lots of destruction, I believe you can hardly contain yourself as you're waiting for the final performance of our most powerful bot, this season champion. Let's see how long this Mecha Reaper will last. Will he explode into the million flaming pieces and bring us joy and excitement in this? Our most mundane life? Let's hope so. Oh, run and struggle all you want. O, komplet mamy na arenie. Pięknie, jest komplecik. I co, z wszystkimi nad widowni będę się teraz nawalał? O, proszę bardzo. Die, die, die! They were struggling and resting. Hi, research material. You showed your... Just given up early and become my assistant. Fine, I guess I can't bear saying you destroyed. I've hacked into the commentator stand and disabled his shield. Go back into the ring, Miao. Remember, after this, we will hit for the planet Miao and there will be performed tons of research on you. Dobra, czyli ja muszę z tym dużym walczyć ogólnie. Wow, ej, nie podoba mi się to. Dostanę bonus? Nie mam bonusów. O, to było. Okej, okay, żółty to jest atak jakimiś płomiennymi pierdołami. No to już wiemy. Final performance. Idziemy. Final show. To już wiemy, to już znamy. Hi research, no to wiemy, bo dopiero o tym mi gadał. Ej, to nie fair, bo to... Bierzemy hajsiwo, bierzemy hajs mamona.
O nie, uciekamy. Ej, ale może kamera by mi wróciła w odpowiednie miejsce, co? O nie, 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 nie. O dobra, to tylko hajs. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. O, czerwone to jest co? Dobra, wiem co to jest czerwone. Lux. Niebieskie to wiemy, to jest to. Atakujemy, pokonaliśmy. How dare you rebel and that damn god, I can't believe he destroyed me. I will fire him at once, as soon as I'm done tearing you to scraps. Now I'm pissed. Chyba wkurzyliśmy naszego bossa. Co to jest? Ślimak? Wow. Byle to jakąś część znaleźliśmy. Nie bardzo wiem co to robi, tu jest kolejny problem. A tak do przodu? Dokładnie tak. I możemy tylko dodżować w zasadzie to wszystko. A to żółte to co robi? Aha, pluje. Zielone. Dobra, robimy bosika. Oj. Dobra, jest fajnie. W ogóle to mam jakąś część, tylko nie wiem co to robi. Aha! Użyłem ten guzika od areny, żeby zniszczyć wielkiego ślimaka. You killed the slug monster. My precious research material. Let's escape to the planet Miao. I don't want to be caught by the Space Federation. But how do we get to the planet Miao? Over there. Trying to knock me out cold again? I ain't falling for that. What kind of monster do you take me for? I would never. Let me tell you, my jelly can fly across space and infinity. Come with me, I can fly you to the planet Miao. No to uciekamy na planetę Miao. Razem z kotem. Uciekamy z tej areny. Udało się. Ukończyliśmy starą arenę. Moi drodzy, powiem tak, no gra wymaga nieco dopracowania, ale sama pomysł, konstrukcja i działanie dla mnie dużo, dużo frajdy sprawiło. Jest podtekst taki żartobliwy, są fajne postacie porobione. Jeżeli wam się podobało, to zapraszam do zostawienia subskrypcji. Napiszcie w komentarzu, jaką grę chcielibyście zobaczyć na tym kanale. I cóż, widzimy się w przyszłości, w innych odcinkach, w innych grach. Pozdrawiam was cieplutko, Ned Teddy Bear z tej strony. Bądźcie zdrów, pa jo!